Cześć Manu, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z holu zakupowego. Mam kilka rzeczy Wam do pokazania i ciekawych dosyć rzeczy, które sobie ostatnio zakupiłem. Więc na początku chciałbym, żebyście zostawili oczywiście łapeczkę w górę oraz ci, którzy są nowi, żeby zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia o najnowszych moich filmach na moim kanale. Tak jak mówiłem, mam kilka rzeczy Wam do pokazania z oryginalnych marek, które były kupione w oryginalnych sklepach typu Zalando, typu również się dzisiaj pojawi też ze sklepu JD Sports i tak dalej, i tak dalej. Co prawda są to tylko cztery rzeczy, ale myślę, że odcinek Wam się spodoba. Więc zapraszam Was wszystkich do oglądania. Dobra, pierwszą rzeczą, którą sobie ostatnio kupiłem, jest portfel Tommy Hilfiger. Tak on wygląda, proszę bardzo. Oczywiście tutaj ma tą, jak ja tam mówię, flagę Polski wydrukowaną taką. Oczywiście napis taki no, srebrny, świeci się. Wy tego pewnie nie widzicie, ale jak się da pod światło, to się świeci. Z tyłu oczywiście nie ma nic. W środku Wam tylko pokażę. W środku oczywiście też ta flaga. Tutaj macie oczywiście napis Tommy Hilfiger, jakby ktoś nie widział. Przegródka na drobne, aczkolwiek ważniejsze są dla mnie grubsze pieniądze. Oczywiście na kartę, na wszystko jest i kosztował on 230 zł. Dobra, następną rzeczą jest pasek też z Tommy'ego Hilfingera. Pasek taki garniturowy, tutaj ma też tą flagę słynną, jeszcze tutaj ma gdzieś miał, aha, tutaj ma też oczywiście napis Tommy Hilfiger, ale tego nie będziecie widzieć. Pasek jest dość długi, na mnie jest dobry, nie wiem jaki to jest dokładnie rozmiar, zaraz wam powiem, 95 cm, więc jest dosyć długi, ale jest mega kozacki. Już miałem go ostatnio na Wigilii założonego i w ogóle miałem też na sylwka też. Jak się odwaliłem, to miałem założonego, założony też ten pasek, więc no jest kozak. Nie wiem, czy mówiłem, ile on kosztuje, chyba nie mówiłem. Ile kosztował? Kosztował 140 zł na Zalando, więc moim zdaniem nie jest jeszcze aż tak źle. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Dobra, kolejną rzeczą, którą mamy i która w sumie przedwczoraj mi przyszła, bo stwierdziłem, że jest ta zima, teraz zapowiadają te mrozy i w ogóle, to mówię, to sobie kupię coś na szyję i sobie kupiłem komin na szyję. Bo wiecie, jak gdzieś wychodziłem ze znajomymi czy coś, no to wiało mi trochę na szyję, no to mówię, a to sobie kupię komin. I komin sobie kupiłem z Nike'a. Oczywiście taki, tu Wam pokażę, o, piękny komin z Nike'a. Nie będę go przymierzał, ale jest mega, ale to mega ciepło. Jak go przymierzyłem w domu, to naprawdę w minutę mi się zrobiło, kurde, tak gorąco pod szyją, że musiałem go od razu zdjąć, nie? Jest kozacki. Jego cena to 130 zł. Także jest mega kozak, jeżeli ktoś by chciał. To oczywiście na Zalando, nie wiem czy jeszcze jest, bo ja też go wiele razy szukałem, bo to go nie było, a to był wyprzedany i tak dalej, ale w końcu mi się udało i go kupiłem. Jak już go kupiłem, to w sumie już byłem w scenerze wyprzedany, więc to był chyba ostatni. Aczkolwiek pewnie gdzieś tam na jakichś stronkach typu, nie wiem, Sizeer i tak dalej, jak sobie poszukacie, to znajdziecie oczywiście. I tak mówiłem, że on kosztował. Dobra, idziemy do następnej rzeczy. No i teraz, proszę Państwa, następna rzecz. Tu jest kurdi. To jest kurde mocarstwo, nie? Znaczy, może mocarstwo, no. Może nie mocarstwo, ale wiecie, ale no kurde. Może nie mocarstwo, ale kurde, no. Pewnie się zdziwicie. Co to jest za czwarta rzecz? Pewnie już widzieliście. Torba, oczywiście. Jordana, proszę Państwa, taka piękna torba Jordana.
ładna. Tu jest oczywiście napis Air Jordan, kupiona na JD Sports. Tu oczywiście macie też ludzika Jordana. Powiem wam, że ta torba jest mega, ale to mega. Znaczy może w kamerze tak nie widać, ale jest mega wielka. W porównaniu do mojej torby, którą miałem z Decathlona i w sumie już kilka ładnych parę lat miałem, no to ta jest większa, tak szczerze. Można tam wszystko zmieścić, nie? Normalnie, a w tamtej mojej, co miałem z Decathlona, którą kiedyś tam kupowałem, to właśnie no mało co się zmieściło. No ale wiadomo, coś tam się zmieściło, a w tej normalnie, kurde, nie wiem, można by było zapakować nie wiem ile i jeszcze coś się zmieści, nie? Także no bardzo, bardzo jest spoko ta torba i kosztowała ona 250 zł. Dobra, i przypomniało mi się w sumie, że jeszcze mam jedną rzecz wam do pokazania, czyli nie cztery rzeczy, a pięć rzeczy. Więc lecę po tą rzecz i zaraz wam ją pokażę. Moi drodzy, jestem, oczywiście mam tą rzecz. Jest to koszula z Tomiego jeansa. Przepraszam, przejęzyczyłem się, z Tomiego jeansa. Oczywiście Slim Fit, MK. Już wam ją pokazuję. Trochę jest wygnieciona, bo jest po praniu. Ale co wam mogę tu pokazać? No, granatowa koszula. Tutaj macie oczywiście znaczek. Tu macie oczywiście metkę, żeby nie było, Tommy Jeans. Granatowa, mega spoko jest i kosztowała 230 zł. Także co, ja wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Wiem, że był on krótki, ale po prostu tak na szybkości już go zrobiłem. Bo tutaj też rodzice do mnie wyzwaniają, bo są na zakupach, więc tak na szybkości zrobione. Ale widzimy się w kolejnych odcinkach na pewno. I co? Jeszcze chciałem wam życzyć szczęśliwego nowego roku, ponieważ mamy nowy rok 2024, więc szczęśliwego nowego roku dla wszystkich. Ja lecę dalej chillować i odpoczywać i wezmę się za montaż filmu dla was, oczywiście tego, który teraz nagrywam. I co? Zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę, subskrypcje, tak jak mówiłem, nowi widzowie, którzy są na kanale, mogą zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale. I co? Żegnam się z wami. Cześć.